Halo, witam Was moi drodzy romantycy, albo się przewrócę, moje drogie romantyczki. Z tego miejsca chciałbym Was pozdrowić i chciałbym Wam powiedzieć, że dziś właśnie w ciągu kilku minut przemieściłem się tutaj na łono natury już od rana. Postanowiłem też nagrać jakiś filmik dla Was, żeby Was pozdrowić, a jednocześnie powiedzieć Wam, jakby polecić właśnie przebywanie w takich miejscach. Wiem o tym, że romantycy, ludzie wrażliwi, nie to, że powinni tu być, ale nawet oni sami chcą być w takich miejscach i często szukają takich miejsc, choć dzień tak pędzi nam do przodu, że nie zawsze mamy na to czas, nie zawsze możemy być, ale starajmy się. Dlaczego? Dlatego, że w takich miejscach możemy przeprowadzić taką jakby autorozmowę z samym sobą, relacje z Bogiem polepszyć, takie duchowe, przemyśleć, przeanalizować wszystkie swoje problemy. Przede wszystkim też można tutaj, jak sami wiecie, pomyśleć o trudach dnia codziennego, a tam nie tylko w sferze materialnej, ale i duchowej. Powiedzmy też o miłości, która gdzieś tam na przykład zaczyna nam kuleć po drodze, jak poprawić relacje z drugim człowiekiem, jak uzdrawiać naszą miłość, jak ją rozwijać, jak ją rozbudzać. Sam wiem z własnego doświadczenia, że kochając drugą osobę, często potrzebujemy takiej chwili, żeby się zatrzymać i przeanalizować, co robię źle w tej miłości, w tym uczuciu i jaki mam być dla tej drugiej osoby, czego bym oczekiwał i czego ona oczekuje ode mnie. Nie tylko brać z tej miłości, ale i dawać. Tak też fajnie jest być w takim miejscu. Jak sami wiecie, te miejsca nas wyciszają. Las, spokój, gdzie nie ma ludzi. A często jest tak, że w domach, nawet nieraz w domu staramy się jakoś porozmawiać z samym sobą, ale nie da się. W domu, w mieszkaniu przeważnie nie zawsze ktoś jest. Ktoś lubi słuchać jednej muzyki, ktoś słucha drugiej muzyki. Zawsze macie jakiś problem w tym mieszkaniu, żeby tak naprawdę się wyciszyć, wyluzować. Na mieście, na ulicach pełno samochodów, pełno ludzi, pełno, dużo wulgaryzmu w dzisiejszym świecie. Tutaj tego nie ma. To jest ostatni bastion naszego spokoju. W pokoju, gdzie Twoje emocje, tutaj możemy doprowadzić do jedności i wracać do domu, tacy napełnieni, doładowani pozytywnie i jakby rozpoczynać dalszą pracę nad dniem dzisiejszym, nad sobą i poprawianie relacji z drugim człowiekiem i nie tylko z drugim człowiekiem, z tym, którego kochamy najbardziej, ale i z wszystkimi ludźmi, którzy nas otaczają. To jest tak bardzo ważne, żeby nie dać się zwariować w tych czasach, gdzie cały świat pędzi na łeb, na szyję do przodu, a my często jesteśmy jakby z nurtem porwani i pędzimy z nim. Wyhamować, wystopować i pomyśleć, kto jest dla nas w życiu bardzo ważny, nie? Co chcemy robić, komu chcemy jeszcze jak najwięcej uczucia okazać, ale zawsze też wiem o tym z autopsji, z własnego doświadczenia, że tak szczerze mówiąc, człowiek, który kocha, koncentruje się najbardziej na jednej osobie. Na tej właśnie, którą kocha. I tutaj jest coś takiego fajnego, że jeżeli kochamy, to też nie możemy popadać w takiej innej skrajności, że na przykład kochamy i chcemy, żeby ta osoba była tylko i wyłącznie dla nas. I na każde nasze zawołanie. Nie. Musimy być jakby rozciągliwi, bardzo tolerancyjni i tu właśnie w takich miejscach analizować, nie? Jaki mam być dla tej kochanej osoby, co dla niej zrobić. Jak mam się odnaleźć w uczuciu, które mną tak zawładnęło? Często tak jest. Często jest tak, że nie mamy żadnego uczucia. Czekamy na nie. Tu też możemy o tym pomyśleć. Gdzie się rozejrzeć? Pomyśleć o tej drugiej osobie, jaką bym chciała mieć, wizualizować, wyobrażać sobie, marzyć. W ten sposób też przyciągamy. Ale to właśnie osiągamy w takich miejscach. W miejscach, od których się wszystko zaczęło. Właściwie wywodzimy się z takiej natury, z takich pierwotnych ogrodów naturalnych i poprzez właśnie takie myślenie, kontemplacje w takich miejscach po części wracamy do wszystkiego. Później wracamy do dnia codziennego, jak wcześniej wspomniałem, tacy doładowani, pełni energii. No i możemy z takiej lekcji, którą sami sobie fundujemy tutaj za darmo, wiele wyciągnąć i wiele dać drugiemu człowiekowi. To może tyle tak króciutko dla Was, moi kochani. Cieszę się, że mogłem się z Wami czymś podzielić. I pamiętajcie, nigdy nie jest za późno, żeby nawet w czasie dnia, niekoniecznie rano, przyjść w takie miejsca. Może to być nawet przed zachodem słońca, a wtedy jest jeszcze pięknie. Ciao!